Napoleon Hill: Przechytrzyć diabła sekret wolności i sukcesu rozdział siódmy. Często zastanawiałem się, dlaczego twoja konkurencja, którą my, ziemskie istoty, nazywamy Bogiem, nie unicestwi cię. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego? Ponieważ moc należy w równym stopniu do mnie, jak i do Niego, jest dostępna tak samo dla mnie, jak i dla Niego. Właśnie to próbuję Ci powiedzieć: Najwyższej mocy we wszechświecie można użyć dla celów konstruktywnych, poprzez tak zwanego Boga, albo dla celów negatywnych. Poprzez tak zwanego diabła. A co jeszcze ważniejsze, może z niej korzystać każda ludzka istota tak samo skutecznie jak Bóg i diabeł. To daleko idące stwierdzenie. Możesz go dowieść? Tak. Ale. Lepiej byłoby, gdybyś sam to zrobił. Słowo diabła jest niewiele warte u was, ziemskich grzeszników. Ani słowo Boga. Boicie się diabła i nie chcecie zaufać swemu Bogu. Dlatego pozostaje wam tylko jedno źródło, z którego możecie czerpać uniwersalną moc. A jest nim ufność w potęgę własnego umysłu i korzystanie z niej. Oto droga wiodąca wprost do uniwersalnego magazynu nieskończonej inteligencji. Dla człowieka nie ma żadnej innej. Dlaczego my ludzie nie znaleźliśmy tej drogi do nieskończonej inteligencji wcześniej? Ponieważ was przed tym powstrzymywałem i zwodziłem na manowce, zaszczepiając w was myśli niszczące moc konstruktywnego korzystania z własnego umysłu. Sprawiłem że uznaliście za atrakcyjne wykorzystywanie potęgi nieskończonej inteligencji do osiągania negatywnych celów poprzez zachłanność, chciwość, żądzę, zawiść i nienawiść. Pamiętaj, że ludzki mózg przyciąga to, na czym wasz umysł się koncentruje. Aby odwrócić Waszą uwagę od mojej konkurencji, musiałem jedynie podsycać w Was myśli zgodne z moimi celami. Jeśli dobrze rozumiem to, co mówisz, przyznajesz, że żadna ludzka istota nie musi bać się diabła, ani też martwi się o to, jak się przypodobać Bogu. Dokładnie tak. Przyznając, że to prawda, być może sam sobie szkodzę, ale mam przynajmniej satysfakcję, wiedząc, że w ten sposób utrudniam mojej konkurencji kierowanie ludzi w stronę źródła wszelkiej mocy. Innymi słowy, jeśli nie możesz kontrolować ludzi przy pomocy łapówek lub strachu, wówczas chcesz obrócić wszystko w niwecz i pokazać ludziom, jak dotrzeć do Boga? Czyżbyś był politykiem? Twoja technika wydaje mi się przerażająco znajoma. Czy jestem politykiem? Jeśli nim nie jestem, to jak sądzisz, kto wszczyna kryzysy i zmusza ludzi do wojen? Z pewnością nie przypisałbyś tego mojej konkurencji. Jak już Ci mówiłem, we wszystkich środowiskach mam swoich sojuszników, którzy pomagają mi przy wszelkich relacjach międzyludzkich. Dlaczego nie przyjmiesz kościołów i nie wykorzystasz ich wprost dla swoich celów? Czy sądzisz, że jestem głupcem? Kto podtrzymywałby strach przed diabłem, gdybym opanował kościoły? Kto służyłby jako przynęta, przyciągając uwagę ludzi, podczas gdy ja manipuluję ich umysłami, gdybym nie miał pomocników, dzięki którym mogę siać ziarna lęku i zwątpienia? Najsprytniejszą rzeczą, jaką robię. Jest wykorzystywanie sojuszników mojej konkurencji do podtrzymywania w umysłach ludzi lęku przed piekłem. Dopóki ludzie się czegoś boją, nieważne czego, mam nad nimi kontrolę. Czy jestem politykiem? Jeśli nim nie jestem, to jak sądzisz? Kto wszczyna kryzysy i zmusza ludzi do wojen? Z pewnością nie przypisałbyś tego mojej konkurencji. Jak już ci mówiłem, we wszystkich środowiskach mam swoich sojuszników, którzy pomagają mi przy wszelkich relacjach międzyludzkich. Dlaczego nie przejmiesz kościołów i nie wykorzystasz ich wprost dla swoich celów? Czy sądzisz, że jestem głupcem? Kto podtrzymywałby strach przed diabłem, gdybym opanował kościoły? Kto służyłby jako przynęta, przyciągając uwagę ludzi, podczas gdy ja manipuluję ich umysłami, gdybym nie miał pomocników, dzięki którym mogę siać ziarna lęku i zwątpienia? Najsprytniejszą rzeczą, jaką robię, jest Wykorzystywanie sojuszników mojej konkurencji do podtrzymywania w umysłach ludzi lęku przed piekłem. Dopóki ludzie się czegoś boją, nieważne czego, mam nad nimi kontrolę. Zaczynam rozumieć Twój plan. Wykorzystujesz kościoły, żeby siać ziarno lęku, niepewności i braku precyzji w ludzkich myślach. Te negatywne stany umysłu skłaniają ludzi do dryfowania. Ten nawyk utrwala się wskutek działania prawa hipnotycznego rytmu, po czym ofiara staje się bezbronna, czy tak? Hipnotyczny rytm jest zatem czymś, co należy obserwować i respektować? Prawdziwsze będzie stwierdzenie, że hipnotyczny rytm jest czymś. Co należy badać, rozumieć i dobrowolnie stosować, aby osiągać precyzyjnie wyznaczone i pożądane cele. Jeśli siła hipnotycznego rytmu nie jest stosowana dobrowolnie, aby osiągać precyzyjnie wyznaczone cele, to czy może stać się wielkim zagrożeniem? Tak, ponieważ działa w sposób automatyczny. Jeśli nie jest wykorzystywana świadomie do osiągania pożądanych celów, może i będzie prowadzić do niepożądanych skutków. Weźmy prosty przykład w postaci klimatu. Każdy widzi i rozumie, że natura zmusza każdy żywy organizm i każdą cząstkę materii do przystosowania się do. Odpowiedniego klimatu. W tropikach tworzy drzewa, które rodzą owoce i rozmnażają się. Zmusza drzewa do przystosowania się do prażącego słońca. Zmusza je do wypuszczania liści zdolnych do ochrony przed promieniami słońca. Te same drzewa nie mogłyby przetrwać, gdyby przeniesiono je na tereny arktyczne. Gdzie panuje zupełnie inny klimat. W chłodniejszym klimacie natura tworzy drzewa przystosowane do przetrwania i rozmnażania się, ale nie byłyby w stanie przetrwać, gdyby znalazły się w tropikach. W podobny sposób środowisko oddziałuje na ludzkie umysły, a wpływy te są silniejsze niż myśli poszczególnych osób. Dzieci są zmuszone ulegać wszelkim wpływom ze strony otaczających je osób, chyba że ich własne myśli są silniejsze. Natura wyznacza określony rytm dla każdego środowiska, a wszystko w zasięgu tego rytmu musi się mu poddać. Jedynie człowiek dysponuje mocą. Pozwalającą mu wyznaczyć jego własny rytm myśli, pod warunkiem, że skorzysta z tego przywileju, zanim hipnotyczny rytm wywrze na nim wpływ otaczającego go środowiska. Każdy dom, każde miejsce pracy, każde miasto, wieś, każda ulica i ośrodek kultury ma swój własny. Ściśle określony, zauważalny rytm. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak różnią się rytmy poszczególnych ulic, przejdź się Piątą Aleją w Nowym Jorku, a potem odwiedź jakąś ulicę w slumsach. Z czasem wszelkiego rodzaju rytmy stają się nieodwracalne. Czy każdy człowiek posiada swój własny rytm myślowy? Tak. Na tym właśnie polega główna różnica między poszczególnymi osobami. Ktoś, kto myśli w kategoriach mocy, sukcesu i obfitości, wyznacza rytm przyciągający te pożądane wartości. Ktoś, kto myśli w kategoriach nieszczęścia, Porażki, klęski, zniechęcenia i ubóstwa przyciąga te niepożądane wpływy. Wyjaśnia to, dlaczego zarówno sukces, jak i porażka są wynikiem nawyku. Nawyk wyznacza rytm myślowy danej osoby, który z kolei przyciąga to, czego dotyczą jej dominujące myśli. Hypnotyczny rytm przypomina magnes, który przyciąga to, z czym łączy go powinowactwo magnetyczne. Czy mam rację? Tak, to prawda. Dlatego właśnie dotknięci ubóstwem gromadzą się w społeczności. To tłumaczy pewne stare powiedzenie: nieszczęścia chodzą parami. Wyjaśnia to również, dlaczego ludzie, którzy zaczynają odnosić sukcesy w jakimś przedsięwzięciu, przekonują się, że z czasem sukces mnoży się przy najmniejszym wysiłku. Wszyscy ludzie odnoszący sukcesy korzystają z hipnotycznego rytmu albo świadomie, albo nieświadomie, oczekując i wymagając powodzenia. To żądanie staje się nawykiem. Hipnotyczny rytm obejmuje nawyk, a prawo harmonijnego przyciągania przekłada go w jego fizyczny odpowiednik. Innymi słowy, jeśli wiem, czego chcę od życia, żądam tego i wzmacniam swoje żądanie gotowością do zapłaty odpowiedniej ceny za to, czego chcę. Nie przyjmując przy tym żadnych substytutów, to prawo hipnotycznego rytmu podejmuje moje pragnienie i przy pomocy naturalnych i logicznych środków pomaga mi przekształcić je w jego fizyczny odpowiednik. Czy mam rację? Tak, właśnie działa to prawo. Nauka znalazła niezbity dowód na to, że ludzie są, jacy są, za sprawą swego dziedzictwa i środowiska. Rodząc się, otrzymują zestaw wszystkich cech fizycznych pochodzących od ich niezliczonych przodków. Znalazłszy się na tym świecie, osiągają większą świadomości i odtąd sami kształtują swoją osobowość, a także w mniejszym lub większym stopniu swoje ziemskie przeznaczenie będące rezultatem wpływów środowiskowych, którym podlegają, szczególnie tych, które kontrolują ich we wczesnym dzieciństwie. Te dwa fakty są tak powszechnie uznane, że żadna inteligentna osoba nie może ich kwestionować. Jak więc hipnotyczny rytm może zmienić ciało fizyczne, będące kombinacją tysięcy przodków, którzy żyli i umarli, zanim dana osoba przyszła na świat? Jak hipnotyczny rytm może zmienić wpływ środowiska? Ludzie, którzy rodzą się w biedzie i niewiedzy,. Zazwyczaj pozostają dotknięci ubóstwem i nieświadomością przez całe życie. Co, jeśli w ogóle hipnotyczny rytm może na to poradzić? Hipnotyczny rytm nie może zmienić ludzkiego ciała fizycznego, odziedziczonego przy narodzinach, ale może modyfikować, zmieniać, kontrolować i utrwalać środowiskowe wpływy. Jakim to ciało podlega? I jeśli dobrze rozumiem, co masz na myśli, to natura zmusza człowieka, by stał się częścią środowiska, które wybiera, albo środowiska, które może mu być narzucone? To prawda, ale istnieją sposoby i środki, dzięki którym może on oprzeć się wpływom środowiska, którym nie chce się poddać. A także metoda pozwalająca tak odwrócić działanie hipnotycznego rytmu, by służyło celom pozytywnym, a nie negatywnym. Czy to znaczy, że istnieje określona metoda, dzięki której hipnotyczny rytm można wykorzystać tak, by służył człowiekowi zamiast go niszczyć? Właśnie tak. Opisz, jak można osiągnąć ten zdumiewający cel? Żeby mój opis miał wartość praktyczną, musi być dość długi, ponieważ będzie musiał objąć siedem praw psychologicznych, które każdy, kto wykorzystuje hipnotyczny rytm, musi zrozumieć i stosować, aby wymusić od życia. To, czego człowiek pragnie. Zatem podziel swój opis na siedem części i w każdej z nich omów szczegółowo jedno z tych siedmiu praw wraz z prostą instrukcją: jak wykorzystać je w praktyce. Koniec rozdziału siódmego.